Do Ciebie, Matko, szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Nie zadłużył nas, nie zamężyć, ale tylko powiem, bo mamy transmisję bezpośrednią. Cieszymy się, że słyszymy. Długo łączymy się naszymi internautami. Dar telewizji jest ogromnym darem dla nas. Będąc gdzieś w Bośni i Hercegowinie, jesteśmy słyszani w Australii, jesteśmy słyszani w Polsce. Informuję internautów, że jutro pierwsza transmisja w pół do ósmej pacierzy zakonne. Pójdzie o dziewiątej msza święta. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Poddaję Ci mój umysł i serce, aby się pełnił mnie Twoją mądrością. Wybij mnie spośród marności świata. Wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie głosił je całemu światu. Amen. Idę w czwarty rozdział o, moi drodzy, współodkupicielce. Rozmawiam z Pawełem i rozdział współodkupicielka zapowiedziana, zapoczątkowana. Teraz w czwartym rozdziale, trzeci punkt tego cyklu współodkupicielka zrealizowana. Korzystam z książki amerykańskiego teologa Marka Mira Wala. Jest to cykl zapowiedzianych kazań. On wisi, że poświęcę kilkadziesiąt kazań na temat dogmatu współodkupicielki i pośredniczki, moi drodzy, wszelkiej władzy. Jak skończę to opracowanie, to zajmę się, moi drodzy, później Matką Bożą, współpośredniczką, pośredniczką wszelkich władz. Kalwaria jest szczytem historii ludzkości, miejscem, gdzie dramat Bożego zbawienia człowieka osiągnął punkt kulminacyjny. Każde ludzkie doświadczenie i zaistnienie, każde działanie, każda myśl, każdy przejaw wolnej woli odnajdują swe znaczenie i wypełnienie jedynie przy krzyżu. Pan Jezus dziś w orędzia, mogę poprosić po sercu, w dziesiątym wezwaniu pięknie to, moi drodzy, wszystko wyjaśnia. Mówiąc, że wziął na siebie pełnię miłości i pełnię sprawiedliwości, by to wszystko mogło okazać się w pełni na górze Golgoty.
przyjął na siebie całą sprawiedliwość, czyli całe zadośćuczynienie, składając to Bogu, Ojcu na górze Golgoty. Były to dla mnie przerażające myśli, gdy człowiek trwając przed majestatem Boga, uświadamia sobie, co nas jeszcze czeka. Przypomnę te słowa. Jak wielka jest miłość moja, bo to się objawiło na Golgocie, na krzyżu, tak wielka jest moja sprawiedliwość. O tej przestrzeni Kościół całkowicie zapomniał. Pan Jezus u siostry Faustyny precyzyjnie to wszystko wyjaśnia, że przyjdzie również i rozliczy człowieka, rozliczy ludzkość. Jak napełniłem świat moją miłością, tak napełnię go również moją sprawiedliwością. Jak daleko doszedłem jako sługa, tak daleko posunę się jako król. Przy tym założeniu strategicznym duszpasterstwa ukrytym, negatywnym Kościoła katolickiego jest jasne, kiedy walczyliśmy o intronizację, nasi biskupcy nam zaproponowali Chrystusa sługę. Bo to im sługa służy i daje siebie wszystko, miłość, jedyne. Ale intronizacji już nie chcieli, bo król przyniesie sprawiedliwość. A rozliczenia się wszyscy boją, to Panie tak wyjaśnia. Jak daleko doszedłem jako sługa, tak daleko posunę się jako król. Nie zatrzymam się, aż dopełnię wszystkiego i osiągnę pełnię sprawiedliwości, tak samo jak nie zatrzymałem się na drodze na Golgotę, aby osiągnąć pełnię miłości. I nasz autor w tym prowadzonym rozdziału wszystko, moi drodzy, to pięknie opisuje i mówi tu między innymi, to właśnie na Kalwarii widzimy zrealizowanie Matki współodkupicielki. Na Kalwarii Matka bierze udział w tym samym akcie odkupienia. Jest ogromny problem dla współczesnej katolickiej, moi drodzy, nauki, poszukiwań pysznych człowieka, że nie chcą tego i berłem miłosierdzia. Sprawiedliwość zakruje ponad światem, aby wypełniło się wszystko. Pełnię mojego serca przyniosę w rzeczywistość przemijającego świata, aby wypełniło się wszystko, jak jest napisane. Świat poznał prawdę o miłości. Musi więc poznać prawdę o mojej sprawiedliwości. Dziękuję. I teraz autor skupia się nad słowem z tajemnicy Golgoty Krzyża, Jan rozdział 19, 25, 27. Niewiasto to syn twój. Oto matka. Na jutro mi Pani Agusia, w którym to rozważaniu to mamy do różańskim albo gdzieś, gdzie Matka Bola wyjaśnia, co te słowa znaczą, że Pan Jezus przekazuje im władzę nad świat, nad Kościołem. Tutaj prosto Symona wypełnia się w mieczu boleści tak ciężkim, iż żadne inne serce ludzkie nie mogłyby go udźwignąć. On tu pisze o Kalwarii, nie pisze. Na razie nie interpretuje tego słowa. Jedynie niebożące Maryjo otrzymało takie łaski od Ojca Przewiecznego, aby przetrwać ofiarnicze wyniszczenia się jej syna, dokonane za jej przyszłych duchowych synów i córki. Obok krzyża stały matka jego, kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego u niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto
synku. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Te słowa musimy przyjąć jako słowa tworzenia, utworzenia Kościoła. Skoro Bóg powołuje w wymiarze duchowym mistyczną naturę Kościoła, misję Kościół, on również w wymiarze ziemskim musi być zestrukturyzowany. Czyli pojawia się, moi drodzy, przywódca, który będzie nim kierował Piotr, ale opiekę nad nim ma Matka Boża. Jan, przedstawiciel Kościoła, ma konkretne zadanie. Pamiętaj, Bogie, jak odrzucicie Matkę Bożą, jest po was. Ubiegam, co tam będzie nam tłumaczył nasz autor, co Pan Jezus wyjaśnia w tajemnicy. Matka Boża. Każdy, kto poznał miłość matczyną, wolałby oddać wszystko inne, tylko nie matkę. Jezus na krzyżu oddał za was życie, umierając. Oddał wam również ostatnią radość, jaka należała do Niego. Oddał wam mnie. Jestem matką Kościoła, matką Ewangelii, matką Słowa, matką sakramentów, matką zbawienia. Po odejściu mojego Syna zostałam z wami, ponieważ należę do Kościoła jako jego dziedzictwo, jako skarb ofiarowany Kościołowi w ostatnich słowach Testamentu Chrystusa. Jestem nierozłącznie złączona z Kościołem. Jestem filarem, na którym spoczywa Duch Święty. Jestem miłością gromadzącą zagubione dzieci Boże do jego stołu. Jestem magnesem przyciągającym łaskę Ducha Świętego do Kościoła. Jezus wypowiada słowa, niewiasto, czyż to twoja, albo moja sprawa, to jest odniesienie do Ducha Hebrajskiego. Czy wiesz, co oznaczają te słowa? Oznaczają, że czas, który jest postanowiony z miłosierdzia Bożego, należy do mnie. Jeszcze będzie taki jeden podobny tekst jeszcze. Jest o podobne wydaniu, bo to Matka Twoja. Ale Bóg zapłać Pani, bo ten tekst tu pięknie, moi drodzy, komponuje. Jezus Maria w drzewo krzyża, jakże całkowicie nadprzyrodzonym jest owe odwrócenie przez Jego Ojca początkowego zwycięstwa szatana, odniesionego podczas pierwotnego upadku człowieka. W raju przedpierworodny popełniony został przez pierwszego Adama za namową pierwszej Ewy przy drzewie zakazanym owoców. Na Kalwarii grzech pierworodny całkowicie przez Jezusa nowego Adama za wstawiennictwem Marii nowej Ewy przy drzewie krzyża. Proroctwo Księgi Rodzaju 3.15 spełniło się w sposób nadprzyrodzony na Kalwarii dzięki niewieście i jej zwycięskiemu nasieniu, które nałożyło, zmiażdżyło głowę szatana. Stąd też liturgia Kościoła wyśpiewuje chwałę Bogu na cześć nowej Ewy w jej misji odkupienia. Zaraz podam, z czego to jest korzystane. Te słowa później Państwu zacytuję. Jest to komentarz za naszym papieżem Janem Pawłem II. Nie, numer 2.
Święte o sakramentach katolików powie, powie 62 z edycji łacińskiej, oryginał w języku łacińskim, kolekcjonisarum de Beata Maria Wiedine, zbiór mszy świętej o Matce Bożej, wydawnictwo watykańskie Liberia Litrice, 1987 rok. Czyli to jest przy komentarzu, ten zbiór jest na język polski też tłumaczony, tłumaczony mszy świętej. To, co piszą autorzy. Czyli współczesna teologia. W swojej boskiej mądrości postanowiłeś odkupienie rodzaju ludzkiego i zechciałeś, aby nowa Ewa stanęła u stóp krzyża nowego Adama i jak została jego matką za pomocą Ducha Świętego, tak też dzięki nowej łasce Twojej miłości miała ona być współuczestniczką męki. Współuczestniczka to jest rewelacyjne, że to się przejawiło w urzędowym tekście współczesnego Kościoła. Współuczestniczka, czyli współodkupicielka. Ona, przepraszam, troszkę wyżej, ona, która porodziła go bez bólu porodowego, musiała nosić największe cierpienie, rodząc do nowego życia rodzinę Twojego Kościoła. Jest to streszczenie tego wszystkiego, co mam w tej chwili powiedziałem z naszych ręki. Dzieci, cieszcie się, że wszyscy tu obecni jesteśmy na nowo urodzeni przez Matkę Bożą. Wówczas przed 2000 lat jesteśmy nowym pokoleniem. Niewiasto to Syn Twój. Niewiasta z Księgi Rodzaju, niewiasta z Kany, a teraz bliska końca ukrzyżowania swego macierzyńskiego serca. Ty, niewiasta z Kalwarii, oto Syn Twój. Jeden z naszych rozważań, ten też Panią się znajdzie, to jest w bólesnych częściach. Zachariasz, Józef z Arymatei, ściągając Pana Jezusa z krzyża, najpierw dał go Janowi. I pięknie to wyjaśnia Matka Boża, Jan nie był w stanie tego unieść, nie chodzi o ciężar, tylko o przeżycie i musiał go oddać w ręce Matki Bożej. O tym wymiarze tego ruchu nadprzyrodzonego pamiętajcie. Jest tam pięknie w naszych orędziach wyjaśnione, Jan zrozumiał, oto Matka Twoja. Wszystko, co chcemy czynić w Kościele, czyńmy przez ręce niepokalane. Róbmy to tak, jak zrobił Jan, kiedy otrzymał Matkę ciało z rąk Zachariasza, zdjęte Józefa, stary Matei, zdjęte z krzyża, czym prędzej poszedł do Matki i oddał je jej ramiona. Nie był w stanie unieść tak wielkiego wydarzenia i tej tajemnicy. Ty niewiasta z Kalwarii, oto Syn Twój. Oto również Twój powszechny urząd duchowej Matki wszystkich tych, którzy zostali odkupieni tutaj na Kalwarii, reprezentowany przez Twojego Syna, umiłowanego ucznia. Ponieważ Ty, Maryjo, współodkupicielko, cierpiałaś z Jezusem dla ich wykupu i dlatego będziesz długo karmić ich i ochraniać z Jezusem, odkupicielem wszystkich ludzi, jako nowa Matka wszystkich żyjących. Jan Paweł II zauważa udział Matki Bożej w odkupieniu miłości jej Syna i powszechną długą płodność dla ludzkości. Jest to, moi drodzy, cytat wzięty z Redemptoris Mater 23. Matka Chrystusa, znajdując się w bezpośrednim zasięgu tej tajemnicy, która ogarnia człowieka, każdego wszystkich,
zostaje dana człowiekowi i każdemu i wszystkim jako matka. Tym człowiekiem u stóp krzyża jest Jan, uczeń umiłowany, jednakże nie tylko on jeden. Zgodnie z tradycją Sobór nie wahał się nazywać matką Chrystusa i matką ludzi. Jedna bowiem złożona ze wszystkimi ludźmi, pochodzeniem z rodu Adama, co więcej jest zgoła matką członków Chrystusowych, ponieważ miłość się swoją współdziałała, gdy wierni rodzili się w Kościele. Współdziałała, czyli musiała brać również udział w współodkupieniu. Bo to samo współuczestniczeniem, papież nie pisze, nie używa tego słowa dosłownie, no bo takie były czasy Kościoła. Zresztą Boże prowadzenie jest takie, a nie inne, bo nie był czas wtedy jeszcze na dobrą współodkupicielki. Do dzisiaj są obawy. Na sympozycjum dogmatycznym przez mojego przyjaciela kapłana zapytany kardynał Wider na ten temat mówi jasno, musimy się też liczyć z naszymi współbraćmi. To się nic nie zmieniło, że ten temat jeszcze nie dorósł, no więc oni poumierają, więc my walczymy, żeby do naszego życia udało się zaktualizować i, moi drodzy, uruchomić potęgę tego dogmatu współodkupicielki. Ale papież tu nadmienia jasno, ponieważ miłością swoją współdziałała, czyli współuczestniczyła, współodkupiciela, aby wierni rodzili się w Kościele. Tak więc to nowe macierzyństwo Maryi, a przypominam, ono wypływa z brania w współodkupieniu, skoro jest to tak ogromna łaska, i matka Boża musiała zapłacić za tą wielką wiarę. To jest logicznie. Jeśli wy chcecie, żeby moje kapłaństwo było w wymiarze zewnętrznym, skutecznym, były cuda, to ja wcześniej muszę za to poważnie zapłacić. A wy będą blisko mnie, musicie pomóc mi Bogu za to płacić. Nie ma nic. Nic nie ma za darmo. Będą cuda, ale my musimy wspólnie znosić wielkie ofiary, aby przez nas Bóg mógł działać dla świata. Przypominam, żebyście nie byli zazdrośni, że ktoś dostanie łaskę. Tak musi być podłoże wiary, by był zrobiony. Teza. A za to, co miał niepodociągane w życiu, tak musi zapłacić wszyscy. Natomiast Bóg ma prawo być hojnym łaską dawcą łask i nie musi patrzeć na nasze miary, bo nasze miary są zawsze niesprawiedliwe, bo tylko widzimy taki malutki wymiar przestrzeni życia naszego, czy kogoś obok nas to dostaje łaskę. Tak więc to nowe macierzyństwo Maryi zrodzone przez wiarę jest owocem nowej miłości, która ostatecznie dojrzała u stóp krzyża, ponieważ poprzez uczestnictwo w odkupieńczej misji Syna. Uczestnictwo. Czyli była, miała bezpośredni Maryja w tym udział. Przypominam wam, nasz Pan, nas również Pan Bóg nazywa, mówiąc mój współodkupiciel. Ja co nam to powiedział, jak wam mówiłem. Wyjaśnia, w jaki sposób możemy stać się przyczyną rozlewania większej ilości łask dla świat i ratowania wielu ludzi. Amen. Bo wtedy by wykpiono te orędzia, gdybym został sam z nimi, Panie, a mieszkał, wykpiono by. Miarą prawdy są owoce. Po owocach ich poznacie. Łatwo wymyśleć jakąś ideę czy program, ale moi drodzy, trudno jest pociągnąć za sobą. Kościół zapomniał, że mam głosić słowo. Rozkaz Pana Boga do mnie jest prosty. Bierz i głoś słowo. To ja działam, a nie ty.
Kościół na tym synodzie pokazuje, w jakiej jest dekadencji, bo mu przyjęli oficjalną postawę, że teraz będzie się Kościół przysłuchiwał. Rozumiecie? To jest diabelska demokracja. Wszyscy mają coś gadać. Ludzie z Kościół niemiecki czy austriacki spotykają się i tylko gadają, co powinno być, co powinno być, jak mamy dialogować, co mamy robić. Na ostatnim świeżym spotkaniu on się wczoraj skończyło w Krakowie wyższych przełożonych zakonów kontemplacyjnych całej Polski. Główne myśli przewodnie to tolerancja i dialog z Żydami i Mahometanami. Jacy są oni wszyscy dobrzy i pełni miłości. Dlatego Panu Bogu dziękuję, że dał mi łaskę wykonania wskazu. Ty głoś moje słowo. Ty już wiesz, na czym polega te słowa. Zasiane, ono działa. Stąd też chcę Bogu podziękować, że to słowo, które wypowiadałem w tylu tysiącach kazań, przyniosło efekt taki, że wy tu jesteście. Jesteście rycerzami, bronicie naszego etosu. Stąd też postanowiłem, że na koniec pobłogosławię was tym cudownym relikwiarzem. Przynieście Panu Jezusowi swoje największe kłopoty, największe trudy tu na tym ziemi, na tej ziemi świętej, na którym stała Maria, o wiele łatwiej dotrzeć z tym przez Matkę Bożą. No nie ma. Jedyny warunek, będziecie podchodzili tędy i nie uciekamy spad, tylko wracamy na swoje miejsce i modlimy się. Jeśli pouciekacie, ja już mam żadnego nabożeństwa tego typu nie zrobię. Modlimy się. Jest Pan Jezus z nami, bardzo blisko nas. Chcę wykorzystać teraz tego, moi drodzy, świętego relikwiarza. Tylko cztery osoby były obecne, znają jego tajemnicę. Wyjąłem dopiero poznacie po śmierci mojej, więc jest to bardzo cenny relikwiarz. Stąd też chcę rozdać łaski z nieba przez tę lizę krzyża na nas.